Gdzie ja to miałam? O, gdzie to jest? O, jeszcze tamto. O, nie wiem, jak ja zdążę ze wszystkim. Mogłabym ci pomóc. Na przykład... Nie. No to chociaż... Nie, dzięki. Albo... Ty sobie usiądź. No ale... Tam, gdzie nie będziesz przeszkadzać. Wstążka, wstążka. Gdzie wstążka? Już niosę. Na dworze, żeby ci nie wchodzić w drogę. Mój mały kucyk, mój mały kucyk. Mój mały kucyk, z nim co dnia przyjaźni czuję smak. Mój mały kucyk, kiedy ujrzę go, to pędzę jak wiatr. Czułe serce, nogi czar. Nasze przyjaźni wielki dar. Mamy razem przygód moc w krainie marzeń. Razem dzięki nam. Przyjaźń to magia. Mistrzyni spojrzenia. Daj sobie chociaż pomóc w sprzątaniu. Nie, już dość mi pomogłaś. Nie gniewaj się. Ja tylko chciałam się wykazać, bo myślałam, że może wtedy nareszcie wyjdą mi znaczki. Rozumiem cię, ale naprawdę nie mam już czasu. Muszę tu zrobić porządek szybko i bez komplikacji. Dobrze, gotowe. A teraz do pracy. Muszę ostro przysiąść fałdów, bo inaczej nie zdążę na czas. Co znowu? Och, przepraszam. Myślałam, że masz otwarte, ale najwyraźniej się myliłam. Fluttershy, wybacz mi. Takie mam dziś urwanie głowy, że zapomniałam odebrać od ciebie opal po czesaniu. Nie ma sprawy. Masz ją tutaj w koszyku. Wygląda świetnie. Nie wiem, jak ci się udaje nad nią zapanować. Ja się nie mogę do niej zbliżyć, bo zaraz prycha. A może używasz spojrzenia? O nie, skądże znowu? Nie mogłabym. Zresztą to się dzieje samo z siebie. Nie mam na to wpływu. Po prostu mam smykałkę do zwierząt. Taki specjalny dar. Chyba powinnaś nosić portret opal na boku zamiast motylków. Może ja też mam dar do zwierząt? Jednak nie. Żałuję, że nie mogę zaprosić cię na herbatę. Niestety wzięłam sobie za dużo na głowę. Ty nic nie masz na głowie. Nie, skarbie, tak się mówi. To znaczy, że wzięłam na siebie za dużo pracy. 20 sukienek do uszycia na jutro. Z samego rana mają być w Trottingham. Widzisz, to będą suknie ze złotego jedwabiu. Tkałam go wiele godzin, ale efekt naprawdę jest niesamowity, czyż nie? Piękna tkanina, ale 20 na jutro? Zdążysz tyle uszyć? No cóż... O, może ja bym mogła stanąć sobie z boku i popatrzeć? Dam radę. No dobrze, to ja już pójdę, nie przeszkadzam. Cześć, Fluttershy! Cześć, Rajki! Witajcie, dziewczynki. Cześć, Sweetbell! Skutalu, Ethelbloom! Wszystko gotowe? Tak! Dzisiaj specjalna sesja znaczkowa! Dziś wreszcie każda z nas odkryje swój specjalny talent! Choćby to miało trwać całą noc! To jak będzie? Do roboty? Można zaczynać! Noc znaczkowej Ligi Domu Rengi rozpoczęta! No i? Patrzcie, co zrobiłam! Ojej! Ale super! Bardzo ładne! Co znaczy ta naszywka na boku? Znaczkowa Liga to my! Znaczkowa Liga ma dziś misję! Znaleźć znaczki! Tak, zobaczcie. Podszewka ze złotego jedwabiu. Tka się go wiele godzin, ale efekt naprawdę jest niesamowity. Czyż nie? Sweetiebell, coś ty zrobiła! To była resztka mojego jedwabiu. Teraz muszę zrobić nowy. Mam nadzieję, że zdążę. Będę zasuwać całą noc. Co znaczy, bardzo mi przykro, ale wasza znaczkowa noc się nie odbędzie. Co? Nie mogę się wami zajmować, tkać i szyć jednocześnie. Ale... Żadnego ale, skarbie. Nie kłóć się ze mną. Niestety nie ma innego wyjścia. Zaraz, a może ja je zabiorę na noc? Nie rób sobie kłopotu.
Sweetie, to żaden kłopot. Nie znasz mojej siostry i jej koleżanek. Kłopot to mało powiedziane. Poradziłam sobie z twoją kotką. Radzę sobie jak nikt z małymi stworzeniami. No cóż, to prawda, a ja mam dużo pracy. Nie daj się prosić. Bardzo byś mi pomogła. To takie aniołki. No cóż, niech będzie. Noc znaczkowej linii z domu, bladerszej rozpoczęta! Są słodkie. Zaczekajcie! Och, jestem taka podekscytowana. Będziemy się bawić w przyjęcie i czesać sobie grzywy nawzajem i malować farbkami i opowiadać o duchach na dobranoc. O, witaj, Fluttershy. Jak się masz, Twilight? Dokąd się wybierasz? Idę do lasu do Zekory po moją ulubioną herbatkę. O, do lasu Evertree? O, tylko uważaj na siebie, proszę. Spokojnie. No a ty? Co robisz z dziewczynami? Rarity ma dzisiaj dużo pracy, więc zaproponowałam, że wezmę do siebie dziewczynki na noc. Rety, widzę, że wszyscy są dziś bardzo zajęci. Wzięłaś do siebie te trzy małe ziółka? Dasz sobie z nimi radę? Co? Z tymi trzema aniołeczkami? Dla mnie to sama przyjemność. Ale to możecie położyć rzeczy! Podłoga moja! No cóż, nie stresujmy się. Dziewczynki, co chcecie robić? Mnie pierwszej wyjdą znaczki! Halo? A-a! Może... Mnie! Dziewczynki, zaczekajcie chwilę. Ja dziś nie idę spać. Ja też nie. Ja też nie. Wiem, że się cieszycie, ale... Zaraz. Uwaga na fotel. O, dziewczynki. No dobrze, więc w co byście się chciały bawić? My jesteśmy znaczkową ligą. Chcemy, żeby nam wyszły znaczki na boku. No i my... Tak, ja tak samo. Czy ja wiem... A nie wolicie się pobawić ze mną w przyjęcie? Albo możemy się też wybrać do lasu Everfree. Tak! Zaraz, w lesie Everfree jest zbyt niebezpiecznie. I jest tam wiele nieprzyjaznych stworów. No to chodź z nami i wyłapiemy je wszystkie. Będziemy... łowcami potworów. Tak! Znaczkowa liga na tropie potworów! Jestem straszliwym potworem z lasu Everfree! Wow! Stój, straszny potworze z lasu Everfree! Jestem Sweetie Belle, łowczyni potworów i zaraz cię złapię! Nigdy mnie nie złapiasz! Jestem szybki jak wicher i niebezpieczny! To się jeszcze okaże! A może to nie jest dobry... Dziewczynki, a co powiecie na kolorowanki? Chodź do mnie, potworze! Zaraz cię złapię! Nigdy! Uwaga! Tylko niczego... Mi nie połamcie. To było niechcący. Tak, nie gniewaj się. I skończyło się łowienie potworów. Dziewczynki, nic nie szkodzi, ja... Możemy też zostać znaczkową ligą stolarzy! Stolarzy? Młotek! 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 Nie wygląda jak stół. A to miał być stół? Może ktoś jeszcze zrobi z tego stół. Tyle było znaczkowej ligi stolarzy. Kto by chciał nosić na boku znaczek z młotkiem? Cóż, teraz jest więcej miejsca. Może by tak gra? Jaka? Nazywa się ć. A to co? Więc to jest gra, w kto dłużej będzie cicho. To jak? Jestem mistrzynią. Nikt mnie nie pokona. Nudy! Spadam! Ja też! Dobra, a teraz co będzie? O, może znaczkowa liga kominiarzy? Tak! Nie! Aww. Znaczy, już czas do łóżka, słoneczka. Wiecie, co to za rozkosz wtulić się w poduszeczkę i naciągnąć kołderkę? Naciągnąć kołderkę?
A co z misją znaczkowej ligi? Mamy plany! Pelerynki! No tak, a czy nie lepiej z tym zaczekać do rana? Będzie więcej światła, nie takie ciemności. Znaczki na pewno nam nie wyjdą od spania. Może we śnie się dowiecie, w czym jesteście najlepsze. Ja nie jestem zmęczona. A lubicie kołysanki? Tak. Spać czas, śnić czas, pod ciepłą kołdrą, aż po świt. Już spać czas, śnić czas, pora zasnąć w mig. Ja znam słowa. O, to cudownie. Chcesz zaśpiewać ze mną? Spać czas, śnić czas, pod ciepłą kołdrą, aż po świt. Już spać czas, śnić czas, pora zasnąć w mig. Dobrze, Sweetie, skończy. Miło jest we śnie, bo spać to fajna sprawa. Miło jest we śnie, każdy sen to zabawa. Dziękuję ci, skarbie. Spać czas, śnić czas, w łóżku aż po świt. Już spać czas, śnić czas, pora zasnąć w mig. Co to za hałas? Dokąd? Fluttershy, kury ci uciekają! Ciekawa jestem, czego się przestraszyły. Nic się nie martw! Znaczkowa liga się tym zajmie! Znaczkowa liga hodowców drobiu! Nie, lepiej nic nie róbcie! Wracajcie! Proszę, przestańcie! Nic im nie będzie! O, przestańcie je straszyć! Dosyć! Dalej. Do kurnika. Moje grzeczne kureczki. No dobrze, teraz wy. Czy to już nie pora do łóżka? Ale... Proszę. No, na dzisiaj koniec szaleństw, zgoda? Tak, Fluttershy! Dobrze, Fluttershy! Zgoda, Fluttershy! Świetnie! Dobranoc! Dobra, dziewczyny, to co robimy teraz? Tu w środku niewiele możemy zdziałać. Chyba, że zostaniemy znaczkową ligą pucusiów. Nie, dziękuję. No to ruszcie mózgownicami. Szkoda by było zmarnować taką okazję jak noc w domu Fluttershy. Dziewczyny! Patrzcie! Jedna kura uciekła z kurnika. Prosto do lasu. Znaczkowa liga ratowników wyrusza na pomoc. Nie było wcale aż tak ciężko. W końcu wystarczyło im tylko pokazać, kto tu rządzi. Nie ma to jak talent wychowawczy, mieć smykałkę do zwierząt i dzieci. Czekajcie! Jak spokojnie i cicho. Za cicho. Dziewczynki? Dziewczynki! Gdzie się podziała moja kurka? Dziewczynki! Orety! Na pewno poszły szukać kury. A to znaczy, że w tej chwili są już... głęboko w lesie Everfree! Tym razem grubo przesadziły. Jak mogło się wpakować w coś takiego? Och, a ja to co? Nie powinnam ich była brać do siebie. Cip, 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 cip. Co ty wyprawiasz? Nawołuję kurę. No co ty? Tak się nie nawołuje kury. A ty akurat wiesz, jak to się robi. Wiem, że na pewno nie tak. No to pokaż jak. Nie myślę się wygłupiać. Tchórzliwa jak kurczak. Wcale, że nie. No tak, teraz wiem, jak się woła kurczaka. Skutalu! Skut, skutalu! Jeśli to dowcip, to ci się nie udał. A ty nie umiesz zawołać kury. Nieprawda! Przestańcie już. Nigdy nie znajdziemy tej kury, jeśli będziemy się w kółko kłócić. Może to w tym jesteśmy najlepsze, w kłóceniu się! Wcale nie! Wcale tak! Wcale nie! Wcale tak! Wyszły mi już? Nie.
Cip, 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 cip. Dziewczynki? Dziewczynki? Spokojnie, nie ma się czego bać. Kopytko za kopytkiem pomalutku. Co to było? Twilight? Czy to ty? O, Twilight, na szczęście! Jak dobrze cię widzieć. Posłuchaj, dziewczynki uciekły i są gdzieś w tym lesie. O, coś się stało? O! Och nie, Twilight skamieniała ze strachu. O, no nie, dziewczynki! Zaczekaj, zaraz to wrócę. Dziewczynki! Wcale nie! Wcale tak! Wcale nie! Wcale tak! Dosyć! Nie słyszałam o znaczkach za kłótnie. Poza tym, co to w ogóle byłby za znaczek? Dwa wiecznie kłócące się kucyki? Dziewczynki! Top, top! Fluttershy? Wreszcie, cud, że was znalazłam! Fluttershy! Co ty? Musimy natychmiast wracać do domu. Ale kura się nie znalazła. Nie ma na to czasu. W lesie grasuje kokotris. Koko, że co, proszę? Kokotris. Przerażające stworzenie z głową kury i ciałem węża. Głowa kury i ciało węża? Kto by się bał takiego cudaka? Jeśli ja gdzieś zobaczę tego kukuryku coś tam, to się rozpęknę ze śmiechu. Nie! Nie patrz mu w oczy! Jeśli mu spojrzysz w oczy... Kura! Ej, wstać! Tam jest! Dwie kury? Przecież uciekła tylko jedna. Łapać je! Nie mówiłam? Ciszej, proszę, stójcie, posłuchajcie mnie trochę. Proszę. Cisza, tej chwili za mnie. A ty? Za kogo ty się uważasz, że tak latasz po lesie i zmieniasz innych w kamień? Naprawdę powinieneś się wstydzić. Niech no ja znajdę twoją matkę. Już ja jej powiem, czym się zajmuje synalek. No dalej, jazda. Masz odczarować kurę i moją przyjaciółkę Twilight. I żebym cię tu nigdy więcej nie widziała. Rozumiemy się? Chyba mówię wyraźnie. Nic się wam nie stało? Tak się o was bałam. Nie, spoko. Dzięki twojemu spojrzeniu. Jesteś wielka, jesteś królową spojrzeń. Nie gniewaj się, że ci tak uciekłyśmy do lasu. Tak, od teraz będziemy cię słuchać. Słowo kucyka. Och, doprawdy? Mam nadzieję, bo inaczej wam poślę spojrzenie. Cześć. Co się stało? I wtedy cię poszedł odczarować. Będę miała o czym pisać do księżniczki. Myliłam się co do ciebie. Naprawdę masz smykałkę do dzieciaków. To nie do końca tak. A? Jak to? Myślałam, że sobie z nimi poradzę, jak ze zwierzakami. Niestety to był błąd. Niedobrze jest brać sobie zbyt wiele na głowę. Powiedz to Rarity. Dzień dobry, Rarity. Zdążyłeś ze wszystkim? O, na szczęście tak. Ale muszę przyznać, że bez ciebie nie dałabym sobie rady. Wielkie dzięki. Zostaniesz na herbatę? Niestety muszę wracać i trochę posprzątać. Dzieci, zbierać się, wracamy. Halo! Hej, wracamy! Spokój! Zbierać się! Cisza! Słyszycie mnie? Cisza! Pozwolisz? Dziewczynki?
Tak, Fluttershy? Słuchamy. Idźcie po rzeczy. Rarity po was przyszła. Już się robi! W tej chwili! Ha! Jak ty to... jak to zrobiłaś? Po prostu mam smykałkę do dzieci i zwierząt. Wielkie dzieci! Widzimy się! Pa! Pa! Jeżeli tak, to może bym ci zostawiła opal. No jasne. Może dzisiaj po południu? A nie lepiej od razu? Wersja polska na zlecenie Mini-Mini Master Film. Reżyseria Agata Gatońska-Bauman. Dialogi Magdalena Dwojak. Dźwięk Elżbieta Mikuś. Montaż Jan Graboś. Kierownictwo produkcji Katarzyna Fijałkowska. Wystąpili Magdalena Krylik, Julia Kołakowska-Bytner, Monika Kwiatkowska, Agnieszka Mrozińska, Monika Pikuła, Małgorzata Szymańska i inni. Tekst piosenki Andrzej Brzeski. Kierownictwo muzyczne Piotr Gogol.